Tymczasem widzieliśmy oficjalną listę startową drugiego biegu na 400 metrów kobiet z absolutną faworytką, czyli Natalią Kaczmarek w tym sezonie 52-70. To jest już wypełniony limit na młodzieżowe mistrzostwa Europy w Szwecji. Nona walczy o swój kolejny złoty medal mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej. Broni tego tytułu, ale o tym za chwilę. Tor ósmy. Karolina Cuber, AZS AWF Kraków, 55-17 w tym sezonie, to jest jej rekord życiowy. Tor siódmy należy do Karoliny Łozowskiej, AZS AWF Katowice, w tym sezonie 54-88. Natalia Widawska, AZS AWF Wrocław, w karierze najszybciej 54-36, 10 setnych sekundy w tym sezonie wolniej. Tor piąty, Nicoletta Misterka, AZS AWF Katowice z rekordem życiowym 53-83, ten czas dał jej srebro w Sieradzu rok temu. Natalia Kaczmarek, jedna z aniołków Matusińskiego, czyli kadry Polski w sztafecie 4x400 metrów. Kaczmarek pobiegnie po torze czwartym. Tor trzeci, Margaryta Kaczanowa, AZS AWF Kraków. W tym sezonie rekord życiowy 54-61. Natalia Zawronek, Pogoń Ruda Śląska, tor drugi. I na torze pierwszym Weronika Chojka z AZS-u AWF Wrocław. Ona także w tym sezonie pobiła swój rekord życiowy 55 sekund i 55 setnych. Natalia Kaczmarek wydaje się być bez konkurencji w tej kategorii wiekowej na tym dystansie, ale pamiętajmy, że w sporcie tak naprawdę niczego do samego końca nie można być pewnym. Od toru pierwszego Weronika Chojka, Natalia Zawronek, Margaryta Kaczanawa, Natalia Kaczmarek, Nicoletta Misterka, Natalia Widawska, Karolina Łozowska, Karolina Cuber wystartowały. Natalia Kaczmarek wypatrzona przez naszego operatora, pokazana przez realizatora i już zbliżyła się na pierwszych krokach do uciekającej przed nią Nicolety Misterki. To mistrzyni i wicemistrzyni Polski zeszłego sezonu. Już Natalia Kaczmarek jest na prowadzeniu. Już za plecami ma wszystkie rywalki, choć tego jeszcze nie widać, no bo dopiero po wyrównaniu, po wyjściu z ostatniego łuku to wszystko będzie widoczne jak na dłoni. Natalia Kaczmarek biegnie po swój kolejny złoty medal Mistrzostw Polski, ale świetnie także po torze siódmym biegnąca Karolina Łozowska z AZS-u AWF-u Katowice. Ona chce tutaj być na podium, ona chce włączyć się do walki o złoty medal, ale Natalia Kaczmarek ma wszystko pod kontrolą. Widać, że nie wkłada wszystkich sił i umiejętności i możliwości w ten bieg. Mojej przewaga nad konkurencją była wystarczająco duża, by nie trzeba było biec na maksa. Wygrywa Natalia Kaczmarek, Karolina Łozowska druga, a jeśli dobrze dostrzegłem, Natalia Widawska na miejscu trzecim finiszowała. Tym razem miejsca na podium zabrakło dla Nicolety Misterki, która przyjechała do Lublina, mając w pamięci to, co wydarzyło się przed rokiem w Sieradzu, kiedy była na miejscu drugim. 53-60 to jest czas Natalii Kaczmarek. Karolina Łozowska na miejscu drugim 54-20 i Natalia Widawska 54-69, brązowa medalistka Mistrzostw Polski. Tak to wszystko wyglądało w tym drugim, zdecydowanie szybszym biegu, jeżeli chodzi o rywalizację na 400 metrów kobiet. Widzimy potwierdzenie. Kaczmarek ze złotym medalem, srebro dla Łozowskiej i brąz dla Widawskiej. Czwarte miejsce Margaryty Kaczanowy, 55-19 czas tej zawodniczki, która startuje w barwach AZS-u AWF-u Kraków. Kolejny więc komplet medali na Mistrzostwach Polski do lat 23 w Lublinie. Rozdany złoto dla tej, która również rok temu w Sieradzu była najlepsza. Dla Natalii Kaczmarek, aniołek Matusińskiego, też jedna z członkiń naszej sztafety 4x400 metrów, która tak wielokrotnie już nas radowała i mamy nadzieję jeszcze wielokrotnie będzie cieszyć. Thank you.